Dobra ludzie, z tej strony Pixel, a to jest pogadanka, wreszcie ta wyczekiwana bardzo długo pogadanka na temat trzech gier, aż trzech, którymi są oczywiście Sonic Runners Adventure, Sonic Mania i Sonic Forces. Jesteśmy już po E3, o samym E3 będzie też pogadanka, jak też zapowiadałem, i tylko... I tylko powiem, że Sonic Runners Adventure jak na razie tylko jest mało rzeczy, bo gra została wypuszczona. Mam tu jeden gameplay, pobrałem z internetu, i przypatrzymy się mu. Nie będzie oczywiście te wszystkie 16 minut, bo to jest niepotrzebne na przestrzeni świecie, jakie tu widzicie. Macie przechwytywany cały mój obraz z pulpitu. Jest, mam nadzieję, fajnie. Więc będziemy omawiać tutaj rzeczy. Nie będę tutaj dawał do obejrzenia. Sonic Runners Adventure na pewno nie. Więc co to Sonic Runners Adventure jest? Takie rzeczy, no. Dajmy tutorial. To nie jest moje nagranie oczywiście. Ale no... Wow. No więc... Sonic Runners Adventure to jest praktycznie tylko i wyłącznie Sonic Runners. Tylko, że wszystko jest w 3D. To jest jedna różnica taka ważniejsza z Sonic Runners, między Sonic Runners a Sonic Runners Adventure.
No i że możemy grać offline. To też jest ważne, że w ogóle ten render jest świetny. Model postaci trochę tutaj... No... Nie zadziwiając zbytnio. Mamy na początek parę postaci, jak widzicie jest Omega, Tails. Mamy tutaj też no boostery jak Sony Grandes Adventure, mamy tutaj opcje dla Chao. Tutaj lapy. Nie ma chyba w tym gameplayu Eggmana. Walki z Eggmanem, tak mi się wydaje. Tu jest wyjaśniony Canyon. Może jakiś gameplay z tego nagram. No tu jest gameplay Espio. Jest tu dużo postaci, nie aż tyle co było w Sonic Runners normalnym, bo bądź modele trzeba od nowa robić. Ale modele są w podobnym stylu co normalne Runners, w sensie, że na przykład na Sonic ma te krótsze igły jak w Runners. To jest w sumie bardzo dziwne. No i co mogę większego powiedzieć? No, to jest po prostu Sonic Runners, tylko że w 3D. Jeszcze jakby to dali w jakimś na jakiejś innej platformie, to by jeszcze było coś fajnego, ale tak, to jest tylko to. Nic dodać, nic ująć. Jak to mówią. I to właściwie jest tyle z Sonic Runners Adventure. Jak mówię, no było malutko, bo niezbyt mam dużo co mówić o tej grze. Więc przejdźmy może do Sonic Mania. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo rzeczy. Więc zacznijmy może od takiej trochę chronologii, czyli najpierw od Chemical Plant Zone, które zostało pokazane niedawno. Najpierw od gameplayu od Sonica po prostu. Dobra, obejrzeliśmy, no i teraz trzeba porównać to. To jest oczywiście gameplay od po prostu od Sonica, od oficjalnego kanału Sonica. Był jeszcze jeden od Game Informer, znaczy wcześniej Game Informer dało oba gameplaye z aktu pierwszego i aktu drugiego. Z aktu pierwszego nie będziemy omawiać. I w sumie chciałem tylko wam pokazać oficjalny gameplay, bo mam tutaj dłuższe gameplaye praktycznie całych zonów. Zacznijmy oczywiście od aktu pierwszego. Są to od poligonu. Od tego samego, co mieliśmy Mirage Saloon pokazane. Ludzi. Jezu, coś się dzieje z tym. Buf. Dobra. Jak widzimy... To jest Chemical Plant Zone. Najpierw oczywiście, w ogóle taka śmieszna rzecz. Hug Informer, znaczy nie Hug Informer, może o czym mówię. Game Informer mówiło o tym, że ten zone będzie się nazywał Chemical Factory Zone. To jest bardzo śmieszne. Na razie to jest tak. Pierwszy w ogóle, no ale nie mogę się przyzwyczaić, że Sonic to jest ten z Sonica 1. Obok mamy Tailsa, to jest strasznie takie dziwne. Na tym możemy stać z jakiegoś powodu nagle. W Soniku dwójce nie mogliśmy na tym stać. Dobra. Obejrzymy cały ten gameplay, bo to jest dosyć ciekawe. Tutaj sobie możemy latać, jak widzicie. Na zawołanie, że tak to nazwę.
Tu jest zmiana już, to już nie jest akt pierwszy. Kaplan Zoo. Normalnie już byśmy tu mieli koniec aktu pierwszego. Jeszcze go nie mamy. No to tu idziemy. Na razie nic nie ma nowego. To jest po prostu rzecz z chemii Kaplan Zoo, tylko... No i przeszliśmy tutaj. Musieli oczywiście zachować tą magiczną sekcję z wodą. Bo to by nie było chemii Kaplan Zoo, jakby nie dawało ciarek przez wodę. I myk. Tutaj widzę, że glitch jest. Wow, to jest coś, co zrobił tutaj. To są nagrania ze 3, tak by the way. Jak widzicie, nie ma super pilota niestety. Muzyka jest świetna. T. Lopez zrobił świetną robotę z remiksem aktu pierwszego. Mamy wodną tarczę, która nadal nie wiem, co będzie robiła. Nadal nie wiem, co jest z niej specjalnego. No i to tyle. Z aktu pierwszego nie został nam pokazany koniec. Coś tu dalej jest? Nie. Więc przejdźmy do aktu drugiego. Który przed chwilą widzieliśmy, ale to jest taki bardziej tu obszerny jest pokazany. Dobra. I tutaj jest pewna rzecz, no właśnie. Cała woda od teraz to praktycznie żelatyna. I tak, niebieskie strzykawki dają taki, no, nieduży wyskok, jak widzieliście, ale zielone to jakby. To już niezły wybijacz. Wybijacz! Tu mieliśmy taką przyssawkę trochę. Dzięki którym możemy się przyssać do ściany i. Może nas dało na wyższą część. Tutaj kolejna rzecz, taka banika. Można nas podnieść. Badniki z Sonica 3 & Knuckles. Taka tego ciekawostka. O, tutaj mamy trochę podobne do Carnival Night. Tam było też, że mogliśmy dwie trasy wybrać. Z Sonica 3. I tu mam coś podobnego. I... chwila. O. To jest z Sonic 1 na Game Geara. Znaczy, to nie jest dokładnie z Sonic 1 na Game Geara, ale... w jednym z poziomów jest właśnie taka, że musimy podróżować... po... rurach i właśnie jest coś takiego, że możemy sobie wybrać kierunek. Ciekawe, czy to jest intencjonalne, czy to po prostu jakiś błąd się wkradł. Znowu odbijanie. No, mamy też tutaj na ścianie takie, żeby nas w dobry kierunek pokierowało. O, ze Spring Yard Zone. Nie ze Spring Yard, ale ze Starlight Zone inspirowane, że na dotyk reagują. Dobra, klasyczne rury z... O! Nie ma końca. Okej, okay, to jest ciekawe. O, ty jesteś złym badnikiem, bardzo złym. Będziesz wkurzający. O, to jest, jak widzicie, nam wreszcie pomaga z tym, bo normalnie to jest musi na to wskoczyć na tego gościa. Teraz widzimy, że to jest może nam pomóc po prostu lecąc na niego. Pomoc, no nie powiem, że nie. Sceneria wygląda świetnie. Teraz jesteśmy na serio w środku po prostu fabryki, a nie na zewnątrz w jakimś mieście. Dobra, muzyka nieśmiertelności.
to jest świetna. Buty Lopez to świetny kompozytor. O, są tu rzeczy jakieś, których nie możemy dostać. A nie, jeszcze jest Tails. Dobra, olej te. Nie. Aha. I możemy spotkać też normalną wodę, która chyba zabija, biorąc pod uwagę, że teraz jesteśmy nieśmiertelni i możemy na niej stanąć po prostu. Chyba, że to jest taka. Chyba, że to dosłownie jest po prostu taka woda żelatynowa, na której możemy po prostu sobie stać i chodzić. To też może być ciekawe. Z tą drogą powinienem wyłączyć chroma. O. Co się dzieje? Ja się wspinałem. Zaraz chyba będzie znowu koniec gameplayu. O, znowu special stage. Spoko. Nadal go nie ma. Nadal go nie zobaczymy. Jestem ciekaw, czy pokażą go jeszcze przed premierą. Jak on wygląda. O, to jest właśnie eksploracja, ludzie. No, jaki fajny jest team zdobywania życia. No, już myślałem, że to końcówka aktu jest. To spadamy, lecimy i zaraz koniec gameplayu jest. No właśnie. Dobra, zdupiło. Dobra, co teraz mamy? Powinniśmy teraz przejść dosłownie na Switcha. No dobra. 6 minutes of Sonic Mania gameplay. O, to jest z rozmowy z Aaronem Weberem. Ale my tu nie chcemy. To jest gameplay z aktu drugiego Green Hill Zone. A co, nic nowego nie mówisz, pani Weber? A, tu wyjaśnię, jak powstał Drop Dash. Jaki był pomysł na Drop Dash? O, to jest gameplay na Chris of Chemical Plant Zone. Drowning music po prostu. Dobra, to jest akurat jakiś suchar. Czy nic nie ma, co nie? Nie, to jest na Switch. To nie jest. By the way, to nie jest na Switchu. No, to jest bez komentarza żadnego. To jest Green Hill Act 2. I muzyka jest świetna, to jest z aktu drugiego. Ale to jest. To jest początek aktu trzeciego. No, to jest od IGN-u. Zaraz, w ogóle to jest gameplay, na którym jest nam pokazany boss z Green Hill aktu drugiego. O, to jest zaspoilowałem, ale dobra. No i... O! I wreszcie nam został pokazany Eggman. Raczej Dr. Robotnik. I jak widzicie, jest to... Death Egg Robo. Boss Sonika dwójki. Więc jak widzicie, jego walka polega na tym, że nas goni i musimy wskakiwać na jego ramię, albo używać Bubble Shield. Bo tego ataku nie widziałem. Fajne jest to, że on nas odbija tak w prawo, żebyśmy nie mogli cały czas na nim skakać. O.
Eggman spadł. No i jest kapsuła. Wywalniamy. No i gitara. I coś dalej tutaj jest? Tak, menu główne. O! I tu się dobrze zaczyna. Mamy tutaj pokazany wybór postaci. Nie wiem, czy to będzie w finalnej wersji, ale bardzo mi się podoba tutaj wykonanie tego, jak tu, że... O, możemy wybrać Sonika, Tysona, Knucklesa. Nie sądzę, że to będzie w finalnej wersji. Czemu? Ponieważ... Sonic Mani może być wybrany albo z Tailsem, albo bez Tailsa. Więc na pewno nie jest dokończone, bo tak będzie w finalnej wersji. I po wybraniu postaci pokazuje nam się, jaki zone możemy wybrać. Więc tutaj wybrany został Mirage Saloon, akt drugi, którego jeszcze nie widzieliśmy, co jest ciekawe. Widzieliśmy akt pierwszy. Zobaczmy, jak to się odbywa w akcie drugim. Tego jeszcze nie widziałem. Znaczy, coś tu jest nowego, czy się różni to jakoś od Mirage Saloon akt pierwszy. Nadal jest referencja do Fanga i do innych, jak widzę. I nie ma tego efektu telewizora, co jest świetne, bardziej lepiej to wygląda. Nadal jest ten pistolet. Jestem pewien, że ktoś będzie robił jakieś remiksy z tego pianina. W sensie, że będzie tak skakał albo montował to w jakimś programie. Chociażby, nie wiem, wygasie i robił jakieś... Po prostu. Remiksy. Bo nie wiem, We Are Number One, but it's Sonic Mania. Mirage Saloon Piano. Chętnie bym to zobaczył swoją drogą. Czekam, jak ktoś to zrobi. Nie. Szybkie to jest. Bo znowu ten boss. To jest boss pewnie zone tego całego. O, to jest fajny pomysł. Ale nie pamiętam, czy to było w akcie pierwszym też. Więcej pianina, beczka znowu. O, będzie walka z bossem? Nie, goddammit. Chyba nie chcę pokazać tego bossa. Przed finalną grą. Też Mirage Saloon zostanie pokazane. No nie musimy tego zobaczyć, bo już widzieliśmy. Nic nowego nie widziałem. Ale co więcej mogę tutaj pokazać? W sumie z Sonica Mania to już wszystko. Bardzo mi się to wszystko podoba. Zdecydowanie czekam bardzo na Manię, biorąc pod uwagę, że wychodzi za... W sumie teraz jest który? 16, co nie? 16, no to prawie za 2 miesiące. Za 2 miesiące minus 1 dzień wychodzi Mania. I mówię, let's play day 1 albo day 2 będzie na 100%. No i teraz gwóźdź programu, gra, na którą zdecydowanie jestem najbardziej nahypowany. Bo tak, na obie gry jestem bardzo nahypowany, ale sądzę, że Forces wygrywa tutaj zdecydowanie. Czyli no właśnie Sonic Forces. Mam tu dosłownie wszystko, nawet dosłowny gwóźdź programu, ale najpierw mamy w sumie tak tu dobra, więc zacznijmy może od Modern Sonica. Tu mam chyba Modern Sonica, to jest chyba z wywiadu tego. Tak, ale ja nie chcę tego gameplayu, jest. Okej. Nie ma pełnego chyba w dobrej jakości, jeśli mam być. Jeśli dobrze pamiętam. Ale ja go nie ściągnąłem po prostu. Więc jak widzimy tutaj. Jest znowu to samo Eggman.
To jest Park Avenue. Mam tutaj pokazany hat, który mi się podoba, jeśli mam być szczery. Tak najpierw mi się nie podobał, ale tak później trochę bardziej na niego popatrzyłem i mówię, kurde, to jest dobre. I w sumie mi się podoba, jest fajne. Więc mam tutaj pokazane postacie. Charmy, Vector przed chwilą był. Silver. A, i tu mamy cel naszej misji. I'll find Shadow and be back in no time. Czyli misja w Park Avenue Sonica, Modern Sonica, to znaleźć Shadowa. Co jest bardzo ciekawe. Shadow jest tutaj bardzo... bardzo ważnym komponentem. Nie wiem, dlaczego tak mi się nagle psuje. Nie wiem w sumie, czy nawet to widzicie. Cofa się goście, bardzo dobrze, żeby nam pokazać, co się tam dzieje. Bo wszyscy idą tą górną drogą. Come on, seriously? Dobra. To jest na Switchu chyba. A nie, to jest na PS4, dobra, nieważne. Tak, no w sumie mam to napisane, dobra, nieważne. Shadow has been sighted, porusza się z wielką prędkością nad miastem, co jest ciekawe. Jestem ciekaw, czy on używa kontroli chaosu, czy po prostu czegoś. Bus wygląda bardzo fajnie według mnie. I Jumble, no według mnie mógłby się mniej świecić, bo to jest nienaturalne bardzo. Dobra. Idziemy tutaj. Tu już nie wiem, w ogóle ta sekcja 2D, że Sonic ma sekcję 2D, to jest dopiero coś. Tutaj dostanę obrażenia. Nic nie nowego. Taka rzecz, którą zauważyłem. Otóż Sonic tu nigdzie nie ma Wispów, poza tymi... ma tylko te białe Wispy, które dają mu boost. No i dotarliśmy do końca, jest tu Shadow. Bardzo fajne. W ogóle gameplay, który... był jeden gameplay, tylko ja go nie ściągnąłem, dobra. Był jeden gameplay, który przedstawiał, że Sonic nie jest tak blisko ekranu końcowego. Rangę A tutaj pan zdobył. No ale czy on... Tak, on pokazuje wszystko. God damn it. Green Hill Zone Classic Sonic. Niech będzie. No nie, on tutaj pan Weber nie pokazuje tego dokładnie. Czy ja na serio tego nie ściągnąłem? O, jednak to jest chyba ten gameplay cały. Możemy to tak też obejrzeć. Z drugiej strony. Vector bardzo dziwnie brzmi. Nie wiem, czy zmienili aktora między Generations a... Silver też dziwnie brzmi. Silver i Vector bardzo dziwnie dla mnie brzmi. Nie wiem, czy zmienili aktorów pomiędzy Generations a Forces. Ale Vector... Ale może to przez ten efekt. Takiego wiecie, że przez komunikator. To jest mówione, więc może to być coś na rzeczy. W ogóle, że jest to grane na PS4 Pro. Niestety to jest materiał z YouTube'a, więc to nie wygląda tak dobrze, ale zdecydowanie to wygląda piękniej tak. Mi się naprawdę to bardzo podoba, to jest takie piękne. Ta gra jest na serio dużo lepsza niż Unleashed. Tak, powiedziałem to, jest dużo ładniejsza niż Unleashed. Oczywiście wszyscy inni aktorzy zostali, z tego co słyszę, no Cindy i Roger na miejscach Amy i Sonika. Dobra. No i właśnie, Classic Sonic! Classic Sonic został pokazany boss tutaj, który jest Eggman z Sonika 1.
boss. Bardzo mi się podoba to, że to jest pokazane tutaj życie bossa. I w ogóle to jest czcionka z poziomów Lost World. A, no i teraz Egg Dragon. No i właśnie tu się zaczynają spekulacje. We've got a lot of nerve for a pin-sized Sonic from another dimension. Nie skupmy się na tym pierwszej połowie zdania, tylko na drugiej. Sonic from another dimension. Sonic z innego wymiaru. Eggman wie, że to jest Classic Sonic, a w każdym razie wie to Eggman's Generations. Wiemy, że Classic Sonic jest Sonic Mania, gdyż ma Drop Dash. Sonic Mania jest canon, że no w sumie jest po Sonic & Knuckles. Więc co jeśli Sonic Forces, ten cały świat, dzieje się w innym wymiarze? A. Jeśli to się dzieje w innym wymiarze. To jest ciekawe. Sonic from another dimension. To jest bardzo ciekawe i nie mam jak na razie na tego żadnego wyjaśnienia, ale... Sonic Forces może się dziać w timeline'ie Classic Sonica. Tak by the way. Przez to właśnie. No i walka z Egg Dragonem bardzo mi przypomina Koala Konga z Crash'a Bandicoota. Swoją drogą pogadanka o Crash'u nadchodzi też nowa. Że będzie na pewno parę godzin... Parę, trochę więcej trwa. Z Sonicem po prostu jestem bardzo szybki do pokazywania wam rzeczy. Ten atak ze Speedrun jest świetny. No i pokonany. No mam tu zbliżenie na cały... Bardzo mi się podoba HUD. A niestety tu gość nie... A może jednak? Jest S! Nice! Bardzo mi się podoba, że wreszcie wreszcie znowu główny theme muzyczny w grze Sonica to jest praktycznie cała oprawa dźwiękowa w grze. Cały nasz... To znaczy to nie jest cały nasz HUD, ale no jest pokazane. Mam tutaj... No... Poziom Modern Sonica, poziom Klasyczny Sonica i poziom Awatara. No tutaj widzicie możliwość customizacji Awatara, misje i world map. Szkoda, że nie pokazali co to jest misje. Byłoby to fajne. Został jeden Wispon wybrany. No i to jest żołnierz, czyli... Jakaś randomowa postać, która prawdopodobnie będzie nam czasami jedna z randomowych postaci, która będzie nam dawała czasem info o tym, co się dzieje na... nie wiem, jak to nazwać... Na froncie? O! No i to jest właśnie ciekawe, że Avatar ma wispy. Póki co, Hero ma wispy i jako jedyny, jak na razie nam pokazany bohater ma muzykę z wokalem. I ta muzyka jest świetna. By the way, bardzo mi się podoba. On nam jest pokazane, co, jak mam zrobić, to jest Burst, który był, jak mówiłem już na pierwszym pokazaniu Avatara, jest z handheldowych Soników. Chemical Plant. Możliwe, że Chemical Plant będzie w Sonic Forces, albo to jest po prostu takie cameo. To jest fajne. No i właśnie, to jest ciekawe, że tu jest nam pokazany drugi Wisp, który jest bodajże Electro, tak to się nazywa chyba, albo Lightning po prostu.
albo on jest z Lost World na 3DS-a, nie pamiętam już dokładnie, że Wispony są ekskluzywne dla danego Wispa. Nie można używać innych Wispów z nich, co jest bardzo ciekawe. I na pewno to jakoś ulepszy, urozmaici przechodzenie poziomu, bo według mnie najlepszy póki jest to Burst, bo no nie dość, że mamy Flamethrower, to jeszcze dodatkowo możemy robić właśnie ten wysoki jump, kiedy zdobędziemy Wispa Burst. To jest fajne. Jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, czy tutaj mam jakiś gameplay pokazujący Lightning. On to jest po prostu bat w normalnej formie. A jestem pewien, jak on jest w formie Wispa. I gram tutaj kotem, tak, by the way. Który zatrzymuje jeden pierścień po uderzeniu. Na pewno Burst będzie moim ulubionym Wisponem. Tak teraz widzę po tym. Niestety się nie udało wejść. Ale to zatrzymywanie jednego pierścienia to będzie OP. A, to jest pseudo-boss. A tak naprawdę to jest po prostu Gantrak z Sonica Generations praktycznie. Czyli musimy unikać. No i jak widzimy, nasza postać to jest połączenie Classic Sonica i Modern Sonica, bo teraz mamy Quickstep, sekcję Quickstep, gdzie musimy unikać właśnie rozpadających się murów z Green Hill Zone, ziemi. No i mamy tutaj możliwość pokonania tego bossa i mamy piękny cinematic. Naprawdę świetnie to wygląda. A nasza postać ucieka. No i myk. Przeszliśmy. To jest dziewczyna, biorąc pod uwagę brwi. Raczej rzęsy, nie wiem jak to nazwać. No i nice. Mam tu jeszcze coś, z czegoś. Gameplay. Czemu tu jest znowu Modern Sonic? Czy to jest z całego poziomu? Nie, to jest chyba roaming, po prostu taki. Tak, to jest wszystko, co nam zostało pokazane. Tutaj mamy 4 minuty z Sonic Forces na Switchu. O, na tablecie. To jest ciekawe, jest to nam pokazane... No właśnie, jest to nam pokazane, bo demo, które... testowali chyba ludzie na PS4. Tak, chyba demo na PS4 to było jedyne. Bo nie wiem, czy było jakieś... Tak, demo na Xboxie też było. Oba z nich mają Green Hill Zone jako poziom dla Avatara, dla Hero. Demo na Switchu jako jedyne miało Park Avenue dla Avatara. Więc obejrzmy. Obejrzmy sobie. Jest tu w ogóle ten super duper edgy królik, który był na screenshotach. No jak widzimy, znowu nasz soldier. Żołnierz. Nie różni się to zbytnio od poziomu Sonica. Razem mówię. I prawdopodobnie będzie tak z niektórymi poziomami. No jak widziałem, jak mówiłem, tu jest Lightning, który nam daje bat. Ale no... No i frame rate jest czasami okropny. Mam nadzieję, że poprawią to w finalnej wersji, bo to bądź co bądź to jest demo, póki co. Mamy te uchwyty. I jest to akurat wyjaśnione, dlaczego
Hiroma, też Park Avenue, ale to za chwilę. No jak widzimy, Burst nie działa w ogóle. A, Lightning daje nam Lightspeed Dash po prostu. Na pierścienie. No, jest potwierdzony Espio. Lies before you. Dobra. Swoją drogą, szkoda, że nikt nie stał po prostu w tym poziomie i nie nagrał całego tego, tej muzyki, jak tutaj na przykład pan zrobił. Chociaż nie wiem, czy to przypadkiem nie było zrobione. Nie, tu jest wyjście na... Dobra. Tak mi się Ratchet i Clank trochę przypomina. Ale jak widzicie, to jest dłuższy poziom. Znaczy na pewno Modern Sonic nie będzie miał takiego krótkiego poziomu, jaki widzieliśmy. Ale na demie, jak widzicie, Hero ma dłuższy poziom. Jest tu małe dźwięki, jakie wydaje nasza postać. No i skończyliśmy na jakimś moście. Mówię, nasza postać to jest jedna, jaka dostała Park Avenue. To jest jedne, co się różni między tymi demami. Czy jest to coś nowego z Modern Soniciem? Nie sądzę, demach się chyba kończą w tych samych momentach. A, no właśnie, tu jest też taka nowość, że Sonic może boostować w górę, jeżeli robi double jump i boost w tym samym momencie, co jest fajne. Tak, tu chyba tak samo kończymy. No właśnie, jest Shadow. Oh god. Czy jest coś na tym gameplay z IGN-u? A, tu jest rozmowa z Aaronem Weberem. Swoją drogą, ten pan... jest jednym z tych, którzy mówili, że Sonic nigdy nie był dobry. A dokładnie mówiąc, mówił, że 25 lat kłamstwa. I tu chyba nic nam nie zostało pokazane, to jest jedno ciekawe co wywiad. I zapraszam was do słuchania tego wywiadu, bo parę ciekawych rzeczy można się tu dowiedzieć. Ale no nic tu nie jest nowego pokazane. Nic nie jest nowego pokazane. No i teraz przechodzimy do... wisienki na całym tym torcie, jakim jest Villain trailer. Villains. No i oglądajmy najpierw.
No właśnie. I tak, wziąłem ten trailer od Nintendo. Na Powerful New Evil. Będziemy omawiać tylko tą część trailer, bo inne części już omawialiśmy wcześniej. No i właśnie, jak wiemy, swoją drogą jest tu Classic Sonic, więc prawdopodobnie Classic Sonic też będzie miał jakąś swoją wersję Park Avenue. No i jest to trailer złoczyńców i jest tu Shadow, który nie wiadomo co tu robi. Znaczy technicznie wiadomo, Sega dała oznaczenie, że Shadow dołączył do Eggmana i nowej postaci, która jest pokazana, zaraz wam powiem jak on się nazywa, z jakiegoś swojego powodu, którego na obecną chwilę nie znamy, więc prawdopodobnie ten powód zostanie przedstawiony w grze już później, więc co będzie fajne, mam nadzieję. Metal Sonic, Maboy Metal Sonic, którego w sumie można było zobaczyć już wcześniej w trailerze, a raczej na gameplayu z E3. Na Discordzie ktoś to ode mnie wyłapał. Mój grafik, tak by the way, mój grafik to wyłapał. Pozdrawiam i on przewidział Metal Sonica tak naprawdę. Ja przewidziałem imię nowej postaci. Jest tu Metal Sonic. Jest Zawok z Sonic Lost World, co jest dziwne, co najmniej. Zawok tutaj w ogóle nie pasuje. Co on w ogóle tutaj robi? Zeti przecież prawdopodobnie są chyba na Lost Hex. I jest nasz chłopiec Chaos. Sonic Adventure 1. Dlaczego Chaos tu jest? Nie wiadomo. Co on będzie robił? Też nie wiadomo. Z kim on jest? To już niestety wiadomo. Moi panowie i panie, to jest Infinite. Nowa postać i główny złoczyńca Sonic Forces. To jest nasz jegomość, który będzie najprawdopodobniej głównym bossem. Ludzie dużo zacznijmy może od złoczyńców samych. Ludzie spekulują na temat tego, co oni tutaj robią. Cała trójka, czwórka, zobaczcie. Metal Sonic to wiadomo, no Eggman. To jest jego robot i tak dalej. Co tu robi Shadow? Są dwie teorie. Znaczy w sumie trzy tak naprawdę. Shadow jednak jest zły. To jest głupią teorią, bo jak mówię, Sega powiedziała, że on robi to z jakiegoś własnego powodu. Druga teoria. Jest to Shadow z przeszłości, który był zły tak naprawdę. Chciał zniszczyć świat i tak dalej, czyli Sonic Adventure i tak dalej. I trzecia teoria. Infinite albo Eggman jakoś go oszukali. Tak jak na przykład to było w przypadku Black Dooma w Shadow the Hedgehog. No i sądzę, że to jest najprawdopodobniejsza teoria. I teraz moja czwarta teoria, taka osobista. Infinite ma nieskończoną moc, przez co możliwe, ale tylko możliwe, że wszystkie te cztery postacie, może minus Metal Sonic, są kontrolowane przez niego. Sądzę, że to jest bardzo możliwe, że właśnie Infinite może kontrolować i Chaosa, i Shadowa, i Zawoka. Bo Zawok nie mógłby już pracować dla Eggmana. Nie pracowałby po prostu, a już tym bardziej dla kogoś by znowu pracował. Nie ma szans. Chyba, że Infinite ma ten cały... nie wiem jak to nazwać w sumie. Dla Zeti, którą Eggman zgubił w Lost World. Znaczy w sumie się rozwaliła, ale to powiedział, że jest tylko jeden egzemplarz. Co do Chaosa, ludzie myślą wraz ze mną, że wreszcie powróci główny szmaragd do historii. Prawdopodobnie główny szmaragd został znowu rozwalony. Coś się na pewno stało z Tikal, że no właśnie Chaos znowu powrócił i jest zły. Jak pamiętamy, w Sonic Adventure DX powrócił w spokoju, w harmonii, z Tikal.
po zniwelowaniu całej złej mocy w nim, całego jego gniewu. Natomiast na początku historii było powiedziane, że Chaos został uwolniony, gdyż główny szmaragd został zniszczony. Więc pierwsze to nie ma sensu, bo dlaczego Chaosa nie było w Sonic Adventure 2 w historii, skoro tam też został rozwalony, ale to nieważne już. Dlaczego tu jest Chaos? Więc prawdopodobnie główny szmaragd został znowu zniszczony na dłuższy czas i dlatego on powstał znowu. Więc no, mówię, na Metal Sonica to nie mam zbytnio jakiejś teorii, bo to jest robot Eggmana. Może Infinite się sprzymierzył z Eggmanem, jest jego takim, wiecie, głównym generałem i po prostu Metal Sonic jest pod jego władzą. Więc jest fajniej w ogóle. I tyle. No i najdziwniejsza rzecz, którą zauważyłem w tym trailerze. Gra już nie ma tego swojego sloganu Join the Resistance, tylko Join the Uprising. Uprising, jeśli się nie mylę, nawet żeby was nie kłamać, wszystko szybko wbiję na chroma. Zobaczę na tłumaczu. Żeby nie było po prostu, że jakoś was oszukuje albo coś. Więc jak widzicie, to jest powstanie, a resistance, tylko tak przypomnę, to jest odporność, opierać się. Swoją drogą, no, uprising według mnie lepiej brzmi. Ale dobra, no więc... To mówię, to była właśnie Sonic Forces złoczyńcy. Co jest bardzo ciekawe, na serio, hype mam wielki na Sonic Forces. Nic nie przebije tego hype'u. Nic dosłownie nie przebije tego hype'u i nic na pewno by nie przebiło tego hype'u. Chyba że Sonic Adventure 3 zostałoby zapowiedziane, albo remake Sonic 06. To by już dopiero było. Ale tak, to by było na tyle. W tym odcinku pogadanek. Mówię, jeszcze się zbliża pogadanka na temat E3, ale to już kiedy indziej. I dzięki wam za oglądanie. Swoje myśli oczywiście możecie w komentarzu dawać. Ja już swoje powiedziałem, ta gra będzie świetna. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos Control!